Trwa lekcja samorządowa, a twoje konkretne pomysły w trakcie tej lekcji samorządowej? No to moim konkretnym pomysłem jest budowa pump tracku w Oleśnie, czyli asfaltowego toru, na którym młodzież, jak i zarówno osoby starsze, mogłyby pokonywać na czas falowaną trasę. I będzie to na pewno fajną inicjatywą, jak i ciekawym przedsięwzięciem, żeby młodzież mogła ciekawie spędzać czas, jak i aktywnie, i będzie można tam rozwijać swoje pasje w sportach wyczynowych. Uczestniczysz po raz pierwszy w takiej lekcji, gdzie masz okazję spotkać się z marszałkiem i zapytać się o konkretne rzeczy? Tak, pierwszy raz i wydaje mi się, że jest to bardzo ciekawe i naprawdę fajne. Przede wszystkim bardzo cieszę, że pan Piotr Grenda zaprosił mnie na taką lekcję, ale też to, o czym rozmawialiśmy troszkę wcześniej, bardzo byśmy chcieli od młodych ludzi podpowiedzi, co ich interesuje i na co by chcieli zwrócić uwagę nas, władz, samorządowców w ich miejscowościach. I bardzo mnie cieszyły bardzo konkretne pytania o drogę w Łowoszowie, o boisko w Łomnicy, o doświetlenie czegoś w Wojciechowie. Więc młodzi ludzie tak naprawdę, myśląc o swoich miejscowościach, żyjąc tam na co dzień, chcieliby też dokonywać pewnych zmian. I po prostu postarajmy się o to, żeby oni odczuli te zmiany. Bo kiedy my mówimy w strategii rozwoju województwa, że jakość życia jest ważnym elementem naszych działań, no to właśnie oni nam dzisiaj o tym podpowiadali. Dokładnie tak. A więc bardzo ciekawe pytania, takie konkretne chyba, nie za trudne. Nie za trudne. Nie za trudne. Ale to jest najlepsza taka forma rzeczywiście kontaktu z samorządem. A więc marszałek, który reprezentuje swoją osobą to najwyższy szczebel samorządu, fajnie przedstawił, bardzo merytorycznie także, jak działa, także mogli skonfrontować swoją wiedzę z tym, co poznali na lekcji, także z tym. A to jest taka druga właściwie część takich zajęć o samorządzie terytorialnym, bo pierwsza była u pana marszałka, aczkolwiek nie było pana marszałka, ale będzie z tym razem, ale ugościł nas pan Rafał Bartek, także mieliśmy takie warsztaty właśnie na sali sejmiku wojewódzkiego, także wspaniała lekcja samorządności. No ja przede wszystkim wielkie uznania dla wszystkich dorosłych pracujących w szkole, bo to trzeba powiedzieć, że bez udziału i aktywności dorosłych, nas, nauczycieli, ci młodzi ludzie nie znajdą czegoś kreatywnego, nie znajdą czegoś atrakcyjnego dla nich, bo po prostu nie są w stanie się sami znaleźć w sali Orła Białego w Opolu. Musi to zorganizować pan Piotr, czy koleżanka nauczycielka, czy teraz tak jak zaprosiliśmy klasę 8E i 8D na kolejną wizytę. Jesteśmy również w Laboratorium Kreatywności. Również widać, że zaangażowana pani z uczniami klasy 5 i 6 uczy ich samodzielności. Prostej rzeczy. Przygotować sobie kanapkę, pokroić sałatkę, zrobić gofry. Że niekoniecznie ta mama, czy tato, czy babcia musi być pod ręką, żeby młody człowiek coś zjadł. Można się tego nauczyć. I chwała wszystkim tym, którzy uczą tego w szkole. Wielkie, wielkie gratulacje i podziękowania, panie Piotrze. Jaka atmosfera panuje na lekcji samorządowej spotkania z marszałkiem województwa? Według mnie to jest tak spokojnie. Dużo pytań, nie ma źle. No i właśnie konkretne pytania. Bardzo konkretne. Takie poważne tematy są wysłane. No i właśnie między innymi jaki temat, który ciebie interesuje? Drogi w Łowoszowie, bo droga jest w stanie krytycznym, więc bym powiedział, dziura na dziurze. I przydałby się porządny remont. Takie poważne pytanie, tak jakby radny w trakcie sesji zadawał. Ty czujesz tą właśnie odpowiedzialność za swoją miejscowość? Jak w twoim to życie też wygląda? Jak się jako młody człowiek angażujesz w życie? Miejscowości, otoczenia, Olesna? No, czuję się trochę jednak, że mogłem się z tym marszałkiem spotkać. To jednak pytanie padło, no. Bo zbytnio nikt we wsi nie wie, czy ta droga będzie robiona, czy nie. No i co marszałek odpowiedział? No, że do 3 lat będzie zrobiona. Czyli jestem dobrej myśli. Dzisiaj dobrą informację przekażesz rodzicom i znajomym. Tak, dokładnie. Dzisiaj dobrą informację przekażę i bądźmy dobrej wierze.